Panie, otworzymy calusieńki kalendarz adwentowy z Pokémonów. Technicznie to jest wydanie zeszłoroczne, ale ono dalej widziałem jest dostępne w co po niektórych sklepach. I to nawet ciekawiej, bo w tym kalendarzu są inne karty, potencjalnie ciekawsze, bo już niedostępne. A jeśli ktoś jeszcze jest zainteresowany polskim wydaniem kart Pokémon sprzed 13 lat, to zostały mi dosłownie ostatnie boostery. Mam je w bardzo, bardzo dobrej cenie, można do mnie pisać na Instagramie, tylko szybko, bo ostrzegam, że w styczniu to już prawdopodobnie nie będę miał żadnych. Brakuje mi generalnie z tych setów, które można tutaj trafić, naprawdę dużo kart do kolekcji, także jest okazja naprawić jakieś zaległości i też udało mi się kupić ten kalendarz w całkiem dobrej cenie, bo tylko 199 zł. Technicznie może właśnie przez to, że to jest taka edycja zeszłego roku, ale hej, zawsze grudzień ma 25 dni do pierwszego dnia świąt. To nie jest tak, że w różnych latach Boże Narodzenie wypada, nie wiem, 28 czy 27. Dzisiaj lecimy hardkorowo z całym kalendarzem adwentowym. Tutaj widzę, że on był w takiej tematyce mocno 8. generacji jeszcze, no tak, no bo wtedy było Sword i Shield. To może być ciekawe, powiem szczerze. Jak tu sięgnąć? Mamy to... O, tutaj bez tych jeszcze... Bez tych takich folijek pakowali w tym kalendarzu czerwonym promki, ale mają ten sam symbol, czyli po prostu symbol adwentowej, świątecznej. Bertik tutaj na tej karcie mi się zawsze kojarzy z takim sklepem Bertik. Dzień 2 grudnia. Ale my dzisiaj, słuchajcie, robimy w szybkim tempie, fast forward, cały miesiąc w jeden dzień. Evolving Skies! Ty, teraz ten set jest chyba troszkę droższy, teraz on chyba poszedł w górę. Tutaj można trafić takie naprawdę karty, które są dosyć drogocenne. Na przykład taki Umbreon, wiem, że jest mega drogocenny z Evolving Skies. Tutaj w ogóle dużo różnych ewolucji można trafić, także czyżby miało się okazać, że tutaj naprawdę rozbijemy jakiś bank i będzie ciekawa sytuacja przez to w tym filmie. Zaczynamy od energii, potem Vigorov, Fluffy, tutaj jeszcze też żółte ramki w kartach Pokémon, ale oczywiście te karty są dalej kolekcjonerskie, nawet niektóre są dużo więcej warte niż nowe karty, no bo po prostu nieraz tak jest, że z biegiem czasu, jak już nie da się kupić danego na przykład setu, już jest ciężko dostępny, to jego ceny rosną. O, Victini tutaj był rzadką kartą, no szkoda, że tylko holo, a nie jakiś na przykład full art. Trójeczka tutaj będzie pewnie tak samo jak w tym niebieskim kalendarzu. Tylko tu jest dużo lepsza ta zawieszka, zobaczcie jaka switaśna. Pikachu z Deliberdem, no ta jest moim zdaniem 10 na 10. Ta mi się mega, mega podoba, epicko. Dzień czwarty, napiszcie czy mieliście w tym roku kalendarz adwentowy. Czy chcielibyście mieć kalendarz adwentowy z Pokémonów? Ej, promka kolejna. Tym razem Ice Cube. Technicznie to nie jest promka, tylko rerka, ale ma takiego specjalnego stampa, czyli pieczątkę. Po prostu świadczącą o tym, że ona jest z tego właśnie kalendarza. Ice Cube i pasująco lodowy Pokémon pingwinek. Jak najbardziej świątecznie. Pod numerkiem... A, palec mi ugrzązł. Pod numerkiem 5 mamy nic innego jak... kolejny pełnowymiarowy, grubiutki booster. Coś czuję, że w tych tutaj, inaczej, w tym egzemplarzu właśnie kalendarza adwentowego jest chyba więcej normalnych boosterów niż to jest w tym niebieskim kalendarzu. Także ten się chyba bardziej opłaca, bo jest różnica między tym normalnym 10-kartowym boosterem, a boosterem 3-kartowym, z którego nigdy nie leci nic dobrego, albo prawie nigdy. Mi na przykład nigdy nic nie poleciało dobrego z niego, więc no, mówię ze swojego doświadczenia. A z normalnego 10-kartowego boostera, no to może polecieć coś naprawdę, naprawdę, o, ciekawego, ale na pewno nie taki Electros. Pokémon węgorz elektryczny, dla mnie. Tak średnio, ale halo, halo, to jest dopiero 6. dzień, czyli Mikołajki, słuchajcie, teraz otwieramy Mikołajkowy dzień, a w Mikołajki oni tutaj wrzucili, o, już widzę, że to będzie trzykartowy, jedno i chyba drugie jest poprawnie, tak jest, trzykartowy fanpack. No w tych fanpackach, słuchajcie, przetestujmy moje zdolności jasnowidzenia, będą dwa komony i reverse, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Common i reverse. Kurczę, zawsze jest common i reverse. Także tech paczek, jak ktoś tam wam chce sprzedać w promocyjnej cenie, to i tak nawet nie warto kupić, bo tu zawsze jest common i reverse. Ale pamiętajmy, że w tym całym kalendarzu adwentowym, świątecznym, bożonarodzeniowym, jak zwał tak zwał, który pomaga nam w tym oczekiwaniu na świętego Mikołaja, są nie tylko właśnie takie fanpaki, w ogóle Astral Radiance, ale dziwnie się tego dotyka. Czy ten po prostu materiał to aluminium kiedyś było grubsze?
Tak, w dotyku jest zupełnie inny ten materiał na tym. Może już po prostu tak jakby jakaś reakcja chemiczna zaszła, zwietrzał czy coś i tak jest jakiś, nie wiem, czy bardziej miękki dotyku czy coś. Tutaj mamy tak, Eevee, kto w ogóle pamięta, to już są karty, które trochę mają, nie? I tutaj też reverse, no po prostu zawsze dwa komony i reverse. Chyba odkryliśmy, słuchajcie, tutaj zasadę rządzącą światem Pokemonów, jeśli chodzi o fanpaki. Jest kolejny, w cudzysłowie nazwijmy to, promo. Ej, ten Delibird jest bardzo fajną promką. Delibird Pokemon pomocnik Świętego Mikołaja, nazwijmy to, z fajnym stampem, wygląda to epicko, ale szkoda właśnie, że w tej edycji jeszcze czerwonej nie pakowali w folię tych, nazwijmy to, promek, bo w tym nowszym niebieskim kalendarzu już są zapakowane w folię, a to jest jednak lepiej dla ochrony i wyciągając nawet z tego kalendarza, żeby tam nie zadrzeć, nie zrobić krzywdy karcie. Pokémon Chilling Rain. Pamiętacie ten set? Ja go pamiętam bardzo dobrze. Pamiętacie? Jak w tych kartach były spoilery? I po zielonym tle można było się domyślić niestety, że nie będzie raczej nic dobrego w tym boosterze. Chyba, że to już w tym momencie było zmienione i to nie świadczyło o tym. Zaraz się przekonamy, słuchajcie, bo może mnie pamięć myli. Klobopus, Golet, nie. Agron, słuchajcie, nawet nie jest holo. Ale co myślicie o takiej formie spędzania tego adwentu, nazwijmy to, czy ktoś jest religijny, czy niereligijny, to wiadomo, że każde dziecko czeka na święta i nie tylko dziecko, dorośli też. Nieraz dorośli też są fanami Pokémonów, tak jak ja na przykład, więc zawsze umilenie sobie tego czasu, otwierając codziennie jeden malutki, drobniutki prezencik z Pokémonów, to jest fajna frajda. O, tutaj naklejki, czyli to jest identyczny rozkład jak w tym drugim niebieskim kalendarzu adwentowym, który już otwierałem na moim kanale. O, przepraszam, to nie paszport Polsatu. To są naklejki i w tym roku są takie. Pikachu ze śniegiem, Glaceon i Ice Cube. Całkiem ładne, sympatyczne, przyjemne. Podobają mi się, bardzo fajne. Fajne jest na przykład, jak się wysyła komuś jakąś paczkę z kartami Pokémon, czy jakieś wymiany, czy tego typu rzeczy i jak się dostaje paczkę od kogoś z kartami Pokémon, a tam na zewnątrz paczki jakaś taka ładna naklejka, to zawsze jest taki miły gest. Staram się to w miarę możliwości robić, jak komuś coś wysyłam. Ice Rider Calyrex V. Bardzo fajna karcioszka. I to jest, słuchajcie, karta V, bardzo piękny, duży obrazek, duża ilustracja. Wygląda ślicznie, bardzo świątecznie. Ty, czy wam też Calyrex właśnie, tak przyglądając się, zdając sobie sprawę, czy on też jest takim trochę świątecznym Pokemonem, takim mikołajowym, bo ten taki zielony jakby wieniec wokół szyi? No, może, coś w tym jest na pewno. Dajemy do góry znowu kamerkę, żeby było widać, jak wyciągam tutaj 13 dzień, 13 pechowa teoretycznie, ale w praktyce chyba nie będzie pechowa, bo widzę tutaj w 13 dniu salusieńki, grubiutki, normalny booster 10-karciany Astral Radiance, czyli bardzo dobrego dodatku, bardzo fajnego. Zobaczcie, tutaj są hisujańskie Pokémony. Ach, słuchajcie, dobrze by było trafić coś lepszego niż holo czy zwykła relka. Powiedzcie mi, czy wy, jeśli otwieraliście jakikolwiek kalendarz adwentowy, to trafiliście z któregoś boostera coś takiego naprawdę rzadkiego, naprawdę dobrego, typu trener w fularcie albo... Wiecie, o co mi kaman, wiecie, o co mi kaman. Na przykład właśnie Gardenia z Vigor, jest taka karta w fularcie tej trenerki. Mam ją chyba nawet gdzieś tam w kolekcji, z kimś się ostatnio zamieniałem. Ralts w górach regionu Hisui. Ja poznaję te miejsca z tych gier, bo Pokémon Legends Arceus to chyba jedna z moich ulubionych gier w ogóle z Pokémonów w historii. I tutaj oczywiście też widzimy miasto z regionu. O, mamy, słuchajcie, ale to nie jest fular, tylko to jest Illustration. Illustration, rerki też są fajne, też są ładne. Flapple, słuchajcie, i rzadka karta to Leafeon. Niestety, ale przynajmniej jest Illustration rerka z Flapplem. Charakterystycznym Pokémonem taki smok jabłkowy. Czy niektórzy na święta jedzą jabłecznik? Może w Ameryce? Może by się pomyliło u mnie? To makowiec bardziej w domu. Nie wiem jak u was, napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione świąteczne potrawy. Jakbym mały, to byłem takim niejadkiem, że generalnie na święta to jadłem tylko albo suchą fasolę bez zupy, albo pierogi, też bez niczego. Generalnie dzieci, które są niatkami, to często tak mają, że po prostu ten smak musi być taki nijaki dla nich, żeby one były w stanie coś zjeść bez jakichś tam mocnych przypraw i tak dalej. A teraz lubię skosztować różnych potraw, jak jestem dorosły. Nie wiem z czego to wynika, tak po prostu miałem, wyrosłem z tego, normalna rzecz. Znowu Astral Radiance i znowu spoiler alert, będzie tutaj dwa komony i reverse. I uwaga, common. Reverse. Szokujące. Tutaj wyciągam jak coś z szesnastki. Nic innego jak promka w szesnastce z Laprasem. To jest ten Lapras z pudełka? No, nie do końca, ale ten jest taki bardziej realistyczny. Aqua Wash. Za 4 energia, tak?
Absolutnie ta karta nie miałaby żadnego użycia w karciance. Grałem wiele lat temu, ale na tyle się orientuję, że wiem, że ta karta byłaby bezużyteczna. Dlatego, że kto będzie czekał 4 tury, żeby naładować 4 energie, żeby móc w ogóle użyć jakiegoś ataku. Tutaj w 17 dniu wyciągamy znowu gruby booster. Także słuchajcie, to jest sprawdzone info, że te czerwone kalendarze adwentowe mają więcej grubych boosterów niż te nowsze, rzekomo nowsze, z niebieskim kolorem. Po prostu jest w tym nowszym więcej 3-kartowych, z których dobrze wiecie, nie trafia się nic dobrego. Ty, co to ma być? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Co ja właśnie otworzyłem? 6 kart w boosterze? Co to jest? To jest jakiś półbooster? Jakiś... Co tutaj zaszło w ogóle? To jakiś błąd w druku? Dzwonię, słuchajcie, do Pokémon Company. To aż sobie na powtórce zobaczę, co tu właściwie zaszło. O, z Deliberdem też moneta. Czasem pojawiają się właśnie takie duże monety w różnych setach. Nawet nie ostatnio, bo skoro to jest produkt technicznie z zeszłego roku. A tutaj, zobaczcie, już są te duże monety. Te duże mi się bardziej podobają. Tamte małe były za małe. Ale się wypowiedziałem, ty, nawet nie ma reversa? To jestem w szoku, ale w złą stronę, że w fanpaku nawet reversa nie było, tylko 3 basiki. No to zasada została złamana, tylko nie w tą stronę, co liczyłem. 20 dzień, już zbliżamy się do świąt, także będą coraz lepsze rzeczy, podejrzewam. Abomasnow ze stampem, wszystko w tematyce mocno świątecznej. No nie wiem, szczerze mówiąc, z którego polecić wam adwentowego boxa, adwentowy kalendarz Pokémon w tym momencie świąteczny, mikołajowy itd. itp. Bo ten ma więcej boosterów 10-kartowych, ale z kolei te promki chyba są ładniejsze w tym niebieskim, w tym technicznie nowszym. O, tutaj jest reverse, no, to wszystko się zgadza. Jest 22, także tutaj będzie, o, kolejna promka, nie promka. O, właściwie to jest promka, tutaj jest po lewej na dole, że to jest promka. Jaka piękna promka! Jaki Pikachu z kwiateczkami. To jest dziewczynka? Tak, to jest dziewczynka. To jest mama Pikachu w dziupli, tam małe pikacze, a mama zbiera kwiatuszki. Jakie to jest sweetaśne. Piękna jest taka. 23, słuchajcie, Wigilia Wigilii, dzień przed Wigilią. O, naklejki znowu. Znowu paszport Polsatu, tym razem czerwony. Happy Holidays i te sprawy. Tutaj Delibert z Pikachu, mega fajny motyw, świąteczny. Delibert to jest taki Pokémon, który wiadomo, że celowo powstał po to, żeby był świątecznym Pokémonem po prostu. Trochę tak jak Jinx. Jinx też była początkowo, jak była tylko ta pierwsza generacja, właśnie taką pomocnicą Mikołaja chyba nawet w którymś odcinku bajki. O, 24 grudnia, to jest sama Wigilia i zobaczcie, w ten dzień trafia się rzeczywiście piękna promka Ice Rider Calyrex z pieczątką i tutaj już się postarali i zapakowali folię. Także jest folia, ja nie wypakowuję tego na razie, żeby tutaj przypadkiem tego gdzieś nie zarysować, nie zabrudzić i tak dalej. I 25, no technicznie u nas prezenty w Polsce się dostaje 24, ale na przykład w Anglii, w Stanach chyba też 25, czy w Anglii 26, właściwie Boxing Day, jakoś tak. Ale 25 wydaje mi się jest tym najważniejszym dniem. I uwaga, uwaga, no i tutaj jest pełny boosterek znowu, 10-karciany, złóżmy to sobie z powrotem, zobaczcie, czy się tak fajnie składa. Generalnie samo to pudełko jest prześwietne, szkoda, że nie zrobili tego jakoś tak, że potem można to wykorzystać jako właśnie bardziej takie pudełko, bo no bo świetne to jest. Myślę, że bardziej to gdzieś tam dam na półkę potem i niech sobie pełni rolę jakiejś ozdoby, może coś takiego, zobaczcie, to się składa też w taki obrazek. I tutaj w tym Brilliant Starsie 10-kartowym, trzymajcie kciuki, moi drodzy, bo teraz się okaże, czy ten odcinek przyniósł mi szczęście, czy był taki średni, ale zawsze jest fan otwierać cały kalendarz adwentowy w jeden dzień. To jest spełnienie takiego marzenia z dzieciństwa trochę. Otworzenie całego kalendarza adwentowego w jeden dzień. Słuchajcie, Hawlucha, Buizel, trzymamy kciuki, trzymamy się krzeseł, żeby nie spać, jak trafi się coś dobrego. Execute Castform i Wormadam, come on. No nie, nawet nie holo. Ale trochę tych kart się nazbierało, także dla fanatyka kart Pokémon, jak ktoś chce kupić na przykład dziecku w przyszłości kalendarz adwentowy, się zastanawia, czy jak lubi karty Pokémon, to będzie dobry kalendarz. Raczej tak dla młodego fana Pokémonów. Super gratka fajna. Zostawcie łapeczkę w górze koniecznie i obejrzyjcie inne filmy na moim kanale. Teraz wam się wyświetlają inne propozycje filmów z kart Pokémon. Przede wszystkim ten z tego drugiego kalendarza adwentowego Pokémon.